A czy to nie jest tak, że świadomość tego, uświadomienie sobie, że życie tak wygląda, właśnie tak, że musi być czasem dobrze, ale musi być też czasem źle, i świadomość tego, że musi być źle, jeżeli sobie uświadomimy to, jeżeli to zaakceptujemy, to będzie nam z tym łatwiej. Dokładnie tak. I myślę, bardzo mam to sobie, wiesz, za plus, że swego czasu to odkryłam, że na przykład siedzę sobie w domu, pewnie też to gdzieś napisałam, siedzę sobie w domu, jest mi smutno. Jestem sama, nikt mi, wiesz, jakby nie oczekuje nic, nie muszę. No to sobie na przykład płaczę i wtedy mówię, Boże, Kasia, ty masz luksusowe życie. Siedzisz w swoim domku, płaczesz sobie tyle, ile potrzebujesz. Jesteś dla siebie uważnym, bo ja jestem swoim towarzyszem, swoim przyjaciółką jestem, wiesz, w tym rzecz jest. Ja siebie traktuję, no, jak najbliższą, najważniejszą osobę. Potem są kolejne ważne, ale ja jestem najważniejsza i dla każdego człowieka on jest najważniejszy. Tylko że nauczono nas w rodzinach wstydzić się tego i nie przyznawać. Wiesz, nie bądź egoistą. To jest straszny tekst w Polsce. W ogóle na przykład ja mam takich parę, wiesz, już mi ludzie proponują, żeby wydać jakiś kalendarz z moimi aforyzmami, ponieważ na przykład wystarczy, że jesteś. Nie musisz nic robić. W ogóle dla ludzi tak trudne jest zdanie, nic nie musisz. Jak to nic nie muszę? No muszę wstać. No nie, nie musisz. No co będzie, jak nie wstanę? No pomyśl, co będzie, jak nie wstaniesz. Jak się znudzisz leżąc, to zechcesz wstać. Ale jeżeli naprawdę sprawia ci to frajdę, no ale muszę iść do pracy. Nie musisz iść do pracy. Jak to? Przecież muszę z czegoś żyć. No zaraz. Możesz chodzić po ludziach i dostaniesz zawsze coś do jedzenia. Możesz żebrać, możesz nie pracować. Jest dużo ludzi, którzy nie pracują i żyją. Możesz mieć przytulny karton pod mostem, ale ja nie chcę. A widzisz, to jest ta różnica, że kartonu pod mostem nie chcesz, czyli ty wybierasz, że idziesz do pracy. I jeżeli ty wybierasz, to już nie musisz. To jest twoje. Brawo.